Witam wszystkich. Jak widać, dorobiłem się nowego studia nagrań. Jako stolik służy waga, którą kiedyś, dawno, dawno temu, ja wiem ile, 10 lat temu więcej, wylicytowałem na aukcji takiej, można powiedzieć, z gadżetami rządowymi i to odebrałem z jakiegoś instytutu z Berlina. Kosztowała mnie bodajże 50 euro i wyjazd do Berlina. Także taki nabytek. Z ciekawostek Dropsa, ostatni przegląd 81 rok, czyli podejrzewam waga z lat 70. Służyła mi dosyć długo do wysyłek, a dzisiaj służy jako stolik. Przechodzimy do rzeczy. Mamy tutaj do czynienia z silnikiem od syrenki dwucylindrowej, czyli 100, 101, 102, 103 lub ewentualnie motopompy, ale ja myślę, że motopompa to akurat w tym zakresie nikogo nie będzie interesować, a jeżeli ktoś nawet zajmuje się motopompami, to wie, na czym polega akurat to zagadnienie, które chcę tutaj poruszyć. Temat będzie na temat tłoków, czyli doboru tłoków do tegoż silnika, a konkretnie nie tyle doboru samego tłoka, co montażu tego tłoka do cylindra. Czyli udowodnię, że tłok można zamontować tylko i wyłącznie w jednej konkretnej pozycji. Jest on niezamienialny, jeżeli chodzi o no przypuśćmy, że tu mamy lewy tłok, tu mamy prawy, tak umownie się nazwijmy to, bo wiadomo, silnik jest wzdłuż samochodu, także mówienie o tym, że coś jest lewe, a coś prawe, kiedy jest wzdłuż, no to nie ma racji bytu, no ale powiedzmy lewy, prawy, tak teraz na potrzeby filmu, to nie da rady zamienić tłoka lewego na prawy, prawego na lewy, mało tego, nie można też w ramach jednego montażu tłoka, przypuśćmy lewego, obrócić go o 180 stopni w ten sposób i zamontować do cylindra. Też jest to niemożliwe. Tutaj będę omawiał, to są oryginalne tłoki od syrenki. Będziemy używać nazwy syrenka, nie ma znaczenia ta motopompa. Od syrenki to akurat nie są tłoki od syrenki. Omówię później, o co chodzi w tych tłokach. I teraz Wam pokażę, na czym to polega, o co chodzi. Jak wiadomo, silnik dwucylindrowy ma kanały, które dostarczają do silnika mieszankę paliwową i kanał, którym wydobywają się spaliny po ich spaleniu. Trochę może tutaj nie ma miejsca, ale tak, tutaj jest kolektor dolotowy przymocowany, czyli gaźnik i powietrze. No i tutaj mieszanka dostaje się do silnika. Ona jest zasysana do komory korbowej na spód, po czym jak tłoki się przemieszczają, jest wyrzucana na górę, zasysana do cylindra, tak? No i wiadomo, że są kanały, którymi ta mieszanka się dostaje do tegoż cylindra. One są widoczne tutaj, no tutaj je widzimy. Tu jest kanał, ten co widać po lewej, tutaj jest kanał i z drugiej strony mamy do czynienia z dwoma kanałami, tak jak widać, w jednym cylindrze i w drugim cylindrze. Te kanały tutaj zewnętrzne, ten kanał i ten kanał, są to kanały do kolektora wydechowego, czyli tędy wydostają się już spaliny. Nie ma to znaczenia przy tej opowieści, jakby który kanał jest do czego a propos tłoków, ale tak pokrótce opisałem tylko, jak to, na czym polega ten temat silnika. Ja troszeczkę sobie przesunę ten silnik, bo widzę, że on jest za bardzo tam przy ściance. W ten sposób. I teraz tak, montaż tłoka, te tłoki jak są powiedzmy oryginalne do syrenki, to one są prawy i lewy, albo przedni i tylny, jak zwał, tak zwał, obojętnie. I one zawsze muszą być inne, one różnią się od ciebie. Nie ma, to te dwa tłoki są asymetryczne, są zupełnie, znaczy zupełnie, to nie jest zupełnie całkowicie w 100% inna konstrukcja, różnią się mocowaniem zamka pierścieni. I już wytłumaczę, o co chodzi. W tłoku są trzy pierścienie, tak jak widać, trzy po kolei pierścienie. One nie mogą być zamontowane tak w samochodzie, że zamek tychże pierścieni, czyli miejsce, gdzie te pierścienie są, te rozcięcie się spotyka, że są w jednym pionowym miejscu. Nie ma takiej możliwości, dlatego że jak one by były w jednym pionie, to tutaj jest wielkie prawdopodobieństwo, że następowało, bo by no po prostu czy uciekałaby kompresja, czy tędy by no tu by był w cudzysłowie przeciek
W cudzysłowie oczywiście ten przeciek, tak? Czy powietrza, czy mieszanki, czy czegokolwiek. Nie może być to. W żadnym tłoku samochodowym nie jest to tak konstruowane, że te zamki się montuje w jednym pionie. Zawsze jest to przesunięcie. Różne są przesunięcia. Są przesunięcia tam o ileś stopni. W tym akurat konkretnie tłoku to przesunięcie wynika z czegoś zupełnie innego. I tak, zobaczcie. Górny i dolny tłok jest w jednym pionie. Widzicie? Tutaj są zamki, te takie kołki, które są zamocowane w korpusie tłoka. To jest zamek. W tym miejscu jest miejsce właśnie na to, żeby ten tłok się, znaczy żeby ten pierścień się zszedł ze sobą i pozostał podczas pracy w jednej pozycji z zamkiem właśnie, tak jak widać w okolicach tego kołka. Nie ma możliwości, żeby podczas pracy ten pierścień się obracał. Pierścienie są stałe. I teraz obracając tłok na drugą stronę, tutaj możemy zobaczyć, że zamek pierścienia środkowego, no wciąż mam dwie ręce i jest problem z obróceniem, jest. Zobaczcie, zamek pierścienia środkowego znajduje się w tym miejscu. I teraz zobaczcie na podstawie budowy tego tłoka. Tutaj, gdzie jest granica tego odlewu, można powiedzieć, że przedłużenie tej granicy jest zamek pierścienia środkowego. Obracając tłok na tą stronę, te zamki dwa, zobaczcie, tu są, tu jest jeden, tu jest drugi, no nie będę co chwilę tych pierścieni obracał, bo to po prostu stwarza mi problem, nie ukrywam, ale teraz popatrzcie. Te zamki wypadają, powiedzmy, na rancie mocowania stworznia tłoka, widzicie? Jest rant, do góry pociągamy i tutaj są dwa zamki. To jest jeden tłok. Teraz bierzemy drugi tłok. Na razie omawiamy te tłoki, te na razie odsunę na bok. Teraz bierzemy drugi tłok i zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie, nawet już teraz to widać. Podwójne zamki pierścienia górnego i dolnego wychodzą po lewej stronie ranta stworznia, a tutaj wychodzą po prawej stronie ranta stworznia. Obracamy ten tłok, jeden i drugi. Obróciliśmy jeden, obróciliśmy drugi. I zobaczcie, pojedynczy zamek tu wychodzi po prawej, na tym tłoku, po prawej stronie ranta odlewu, nazwijmy to, a tu jest zamek, wychodzi po lewej stronie ranta odlewu. Czyli te tłoki już widać, już Wam udowodniłem, że są zupełnie inne, jeżeli chodzi o montaż zamków pierścieni. Zamków pierścieni. A o co chodzi w ogóle z tym montażem zamka pierścieni? Tutaj ja sobie zrobiłem wstępną taką grafikę. Może ona nie jest do końca dobrze widoczna. Posłużę się śrubokrętem. Widzicie? Ta kreska symbolizuje nam oś stworznia. Zobaczcie. Widzicie? Mniej więcej ta kreska nam symbolizuje. Tak samo tutaj. Ta kreska, którą narysowałem, to jest oś stworznia. Tutaj taka jedynka i z miejscem tym, z taką kreską, to jest zamek pojedynczy, czyli środkowego pierścienia. Tutaj, jeżeli chodzi o tą jedynkę, wychodzi tu. Dwójka jest tutaj narysowana, a tutaj dwójka jest po tej stronie narysowana. No to wynika z przesunięcia tychże stworzni. Teraz te tłoki są ustawione tak, jak powinny być zamontowane właściwie w tej pozycji do tego cylindra. O co chodzi? Zobaczcie. Nie może być tak, żeby którykolwiek z zamków i w miejscu styku pierścieni pracował w miejscu, gdzie jest kanał jakikolwiek, czy wylotowy, czy dolotowy, nie ma znaczenia. Nie może być w miejscu pracy kanału. Nie może być czegoś takiego, że ten rant, te kanty pierścieni, które się stykają w tym miejscu zamka, pracują w tej pozycji tutaj. One zawsze muszą pracować na pełnej gładzi cylindra. Czyli na przykład, tak jak widzicie tutaj, ja Wam pokazuję, pomiędzy tym rantem tego kanału, a rantem tego kanału, tutaj jest wolna przestrzeń, gdzie może pracować zamek pierścienia. Tak samo tutaj, zobaczcie. On już jest, te kanały już są gdzie indziej, bo ten rant jest zupełnie gdzie indziej, ten rant jest zupełnie gdzie indziej, czyli tu trochę można powiedzieć, że od osi, którą tutaj zasymbolizowałem tym mazakiem, jest trochę bardziej przesunięta te centralne miejsce tego placu wolnego, ale to jest tu. I o to chodzi właśnie w tych tłokach, że miejsca, gdzie są zamontowane zamki, to są mniej więcej połowa drogi, to jest mniej więcej połowa drogi pomiędzy jednym otworem tego kanału dolotowego czy wyletowego, a drugim tym rantem otworu. I to mniej więcej jest w środku, w bezpiecznym miejscu, gdzie te pierścienie mogą pracować. Zobaczcie. Biorę ten
biorę teraz do ręki ten tłok na przykład, nie? On ma być zamontowany w ten sposób, tak jak Wam powiedziałem. Czyli tutaj nieznaczne odsadzenie jest, zobaczcie, niewielkie odsadzenie jest zamków tych dwóch od osi, gdzie przebiega sworzeń. Nieznaczne, powiedzmy tak umownie 7 mm, a tutaj ta jedynka pracuje ponad centymetr, czyli od osi do tego, gdzie jest ten o tutaj jest ten sworzeń, ten kołek, który ustala, jest więcej. Z czego to wynika? Prosta sprawa. Zobaczcie. Tutaj, jak powiedziałem, że jest około od osi 7 mm, czyli odsadzamy tutaj w lewo, dlatego że ten kanał jest bliżej osi, a ten jest bardziej oddalony w lewo. I chodzi o to, żeby to miejsce pracy tego zamka przesunąć bardziej troszeczkę na lewą stronę, żeby ono mniej więcej wypadało po środku tego cylindra. Teraz obracam się o 180 stopni i zobaczcie. Tutaj ten kanał wychodzi, linia pracy sworznia wychodzi idealnie na kanale. Nie może być tutaj zamontowany ten kołek ustalający, gdzie ma być zamek. I dlatego ten jeden zamek jest zamocowany grubo ponad centymetr na lewą stronę tłoka. Widzicie? Tu jest oś, tu jest jedynka, tak jak zaznaczyłem, i wszystko pasuje. Tu jest oś, odsadzenie. Około tam centymetra, centymetra z hakiem wychodzi to miejsce. Jest mniej więcej połowa pomiędzy dwoma otworami? Jest. Tutaj w tym miejscu pracuje zamek pierścieni. I to samo dotyczy idealnie tego tłoka. Jakbyśmy chcieli zamienić. Powiedzmy, że zamieniamy teraz tłoki w ten sposób, że ten pierwszy tłok będzie drugim, drugi będzie pierwszym. Zobaczcie, zamieniłem. Czyli bierzemy cały czas, analizujemy ten cylinder i ten tłok. Patrzcie. Tu już ten pojedynczy zamek wychodzi w tym miejscu. Jest odsadzony od osi ponad centymetr na prawo. Czyli patrzcie, jest oś. Jakbyśmy odsadzili na prawo ten zamek, idealnie pracuje nam w otworze. Nie da rady tego zrobić, tak? Już widzicie, nie da rady. Już nie będę się obracał, bo wiadomo, że tu dotyczy to samo. No ale dobra, obrócę się, patrzcie. Tu jest odsadzony kawałek, tam jakieś te, powiedzmy, 7 mm, umownie oczywiście nazywamy. I patrzcie, nie dosyć, że tu już jest blisko rant do tego środkowego miejsca. Jak jeszcze przysuniemy zamek w prawo, no to też będzie praca na samym rancie. Teraz ten niewłaściwy tłok w tym miejscu obracamy o 180 stopni, patrzcie. Obróciliśmy go. Czysto teoretycznie jest możliwy taki montaż, dlatego że tutaj chodzi o to, żeby zamontować, o trochę zasłoniłem, tutaj chodzi o to, żeby zamontować to na sworzniu tłoka w ten sposób, tak? Bo tak jest montaż i on później chodzi góra-dół w ten sposób, tak jest zamocowany w silniku. I teraz patrzcie, tutaj jeszcze bardziej odsadził się ten pojedynczy zamek na prawo w tym momencie, a jak jeszcze bardziej się odsadzi na prawo, no to już na 100% będzie nam pracował na otworze. Obracamy się. Podwójny zamek jest troszeczkę odsadzony i tutaj też na 100% pracuje nam na otworze. Widzicie? Zamieniamy z powrotem tłoki tak, jak powinny być. Czyli robimy tak, że to jest tłok do tego cylindra, a to jest tłok do tego cylindra dosłownie. Skupiamy się na tym tłoku i na tym cylindrze. Patrzcie. Już to omówiłem, że wcześniej, że tutaj musi być odsadzenie w lewo, tak jak widać. W lewo, dlatego że tutaj w lewo tylko jest miejsce, gdzie może pracować tenże zamek, tak? Tak samo tutaj jest odsadzony od osi w lewo ten podwójny zamek i to samo tutaj, nieco w lewo wyjdzie też po środku pracy. I teraz próbujemy zamienić inaczej, że w samym zakresie tłoka obracamy go o 180 stopni względem montażu do cylindra. Proszę bardzo, odwróciłem. I teraz co następuje? Tutaj to odsadzenie zamka już jest większe, tego pojedynczego zamka. Już jest grubo ponad centymetr. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj mamy oś i my odsadzimy więcej niż centymetr, to tak naprawdę jesteśmy na pograniczu tego otworu pracy, jeżeli chodzi o ten zamek. Obracamy się o 180 stopni my i patrzcie, co się dzieje. Tutaj ten zamek jest nieco odsadzony tylko od osi pracy sworznia. Wprawdzie może bezpośrednio nie dotykałby tego, ale byłby bardzo, bardzo blisko tutaj tej krawędzi tegoż kanału, co też jest niemożliwe. On musi być bardziej oddalony, czyli tak jak wcześniej Wam pokazywałem, że on jest bardziej na środku. Nie ma możliwości w żadnym przypadku zamiany prawy na lewy, lewy na prawy, czy obrót wokół własnej osi. Z powrotem zamieniam i tak, tylko i wyłącznie tak jest możliwy montaż tego tłoka.
Poza tym, co teraz Wam powiedziałem, co są takie rzeczy oczywiste, producent sam to oznacza, jakby pomaga nam w tym montażu. Dlatego, że na tłoku jest strzałka. Proszę bardzo, tu jest strzałka. Widzicie ją? Może tak niezbyt dokładnie widoczna. Nawet jeżeli nie byłoby tej strzałki, to mówię, to stosujemy te reguły, które ja powiedziałem, ale producent pomaga. Strzałka jest zawsze miejscem jakby wydechu. Strzałka pokazuje nam, gdzie wyrzucane są spaliny. No i proszę bardzo, tak jest zamontowany tłok, tam jest strzałka. Gdzie mamy kanał wylotowy? Tu, widzicie to? Tu jest mocowany kolektor wylotowy. Patrzcie, co tu jest? Fiku, miku, fiku, miku. No, jest. A tak samo tutaj, patrzcie, tu jest oś, tutaj jest strzałka. Tutaj pokazuję. Tu, czyli w tą stronę jest wylot. No i co? Patrzymy. Gdzie jest kolektor wylotowy? Też tam jest kolektor wylotowy. Sprawdzamy, żebym nie był gołosłowny. Kuku. Jest. No, na tym polega montaż tłoków do syreny 102. W każdym silniku, jeżeli chodzi o silnik dwucylindrowy, będzie stosowana ta zasada, także ja tutaj omówiłem silnik akurat od syrenki, na tym się skupiam, ale to będzie stosowane też w trzycylindrowym silniku, też te zamki będą w takich miejscach, gdzie jest akurat wolna przestrzeń bez otworów. Teraz powiem kilka słów na temat, odsunę kawałeczek, na temat tłoków bardzo, bardzo, bardzo podobnych. Są to tłoki od Dzika, taki traktorek rolniczy kiedyś produkowany. One, no, na pierwszy rzut oka się nie różnią, bo średnica jest, no oczywiście biorąc pod uwagę nominał, pierwszy, drugi, trzeci śliw, to średnica jest identycznie taka sama, ale już mamy inaczej usytuowane zamki, dlatego że tamten silnik jest innej konstrukcji niż silnik od syrenki i gdzie indziej wypada miejsce pracy tych zamków. I zobaczcie, tutaj mamy strzałkę, to jest oś tak samo narysowana tym ołówkiem, oś tłoka. Tutaj mamy strzałkę na kolektor wydechowy, tak? Czyli czysto teoretycznie, tak, tam jest kolektor wydechowy, ale patrzcie, co się dzieje. Tutaj jest zobaczcie, ja Wam pokażę. Widzicie ten zamek? Widzicie te dwa zamki? Górny i dolny tłok? I patrzcie, tu napisałem to dwójka, że są te dwa zamki, a tutaj środkowy tłok, patrzcie, jest środek zamka, nie tłok, tylko zamka i jest jedynka napisana, nie? Czyli robimy takie coś, tak ustawiamy, tak jak powinno być i patrzcie, jak ja bym chciał teoretycznie go zamontować tu, to ta jedynka, już widzicie, nie? Gołym okiem, że ta jedynka wychodzi nam na otworze tym, akurat w tym momencie dolotowym, a dwójka, patrzcie, dwójka jest tutaj idealnie na prawo, jak ja kręcę i tam na prawo idealnie te dwa otwory się pokrywają praktycznie. Zamek pracuje nawet nie na jednym, tylko w bardzo bliskiej okolicy albo dotyka co najmniej jednego otworu, a pracując blisko na drugim. Widzicie? Nie może tak być. Dobra. Można zawsze powiedzieć, że ten tłok można obrócić, tak? Bo ta strzałka to jest taka umowna, jeżeli chodzi o montaż w tym konkretnym silniku, gdzie ten tłok jest przeznaczony. Ta strzałka pomaga, ale powiedzmy, że chcemy go przysposobić do tegoż silnika, no i ta strzałka nie musi być dla nas jakimś tam wymiernikiem. Jej nie ma, ona nie istnieje. Dobrze, obracamy ten tłok o 180 stopni, mamy taki wymiar tłoka. Patrzcie, jak mamy taki wymiar tłoka, to tutaj z boku faktycznie wychodzi, tak jak widzicie, że ten tłok jest szansa, tutaj ten podwójny zamek, że będzie pracował w tym miejscu i akurat tutaj nie ma dziury. Obracam się, tak żeby lepiej to nagrać. I tutaj montując tak ten tłok, faktycznie na lewo, zobaczcie, tu jest pojedynczy zamek i tam na lewo jest duża szansa, przy dokładnych oczywiście pomiarach, że on będzie pracował też. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że będzie pracował no, na tej powierzchni płaskiej. Czyli czysto teoretycznie może być tak, że ten jeden tłok będzie pasował do tego cylindra. Ale te dwa tłoki są identyczne, bo tam jest jeden cylinder, czyli te dwa tłoki są takie same. Zobaczcie. Tu jest dwójka, oś, oś, jedynka, jedynka. Tu nie ma już asymetrii, tak jak było w syrenie. Te tłoki są identycznie te same. Dlatego czy my weźmiemy ten tłok, to możemy robić sobie pomiary w którymkolwiek cylindrze. I teraz zobaczcie, ten cylinder mamy omówiony. Powiedzmy, że teoretycznie on by pasował. Teraz omawiamy ten cylinder przy tym montażu, tak jak teraz. Czyli mamy zachowaną oś stworznia i patrzcie, analizujemy jedynkę, pojedynczy zamek. Ja tu go odsunę celowo. Pojedynczy zamek, tak jak widać, ewidentnie już widać, że pracuje po kanale wylotowym. Widzicie? Niemożliwością jest montaż tego tłoka. Dwójka, tak jak widać na tą stronę, zobaczcie, tak ta sama historia. Dwójka nam pracuje
pomiędzy dwoma kanałami, one są zbliżone do siebie, prawie się licują, też jest to nierealne. Dobra, idziemy dalej, obracamy, no bo też musimy wypróbować tą samą metodę, co tam. Obracamy o 180 stopni. Strzałka nam się nie zgadza, ale ona nie ma żadnego znaczenia akurat w tym silniku, bo ta strzałka jest tylko umowna do silnika konkretnego tego, co mieliśmy. I teraz tak, tu mamy dwójkę na bok. Patrzymy na bok, jak to wychodzi. Zobaczcie. Teoretycznie, tak jak widzicie, ta dwójka tutaj, no jest szansa, żeby pracowała. Naprawdę jest duża szansa, ale sprawdzamy, co się dzieje z jedynką. Patrzcie. Jedynka już nie wchodzi w rachubę. Jedynka jest w takim miejscu, gdzie tutaj mamy kanał. Czyli biorąc pod uwagę te tłoki od dzika, one są średnicą pasujące bez problemu. Stworzeń pasuje, wysokość pasuje, wszystko tu pasuje. Po dokładnych pomiarach może i jest szansa, że jeden tłok można by było dostosować do tego cylindra bezpośrednio, bez żadnych przeróbek. Ten tłok tutaj. A ten tłok musielibyśmy co najmniej jeden zamek, czyli ten, tą jedynkę, zakładając, że ta dwójka tutaj by chodziła po boku z tej strony, to tą jedynkę tutaj musielibyśmy przenieść w inne miejsce. Po prostu ten zamek musiałby być zrobiony w całkowicie innym miejscu. Czy on będzie zrobiony bardziej tu, czy z tej strony, gdzie mamy wolne pole, no to już jest obojętne. Ja to tak pokazuję czysto teoretycznie, no bo no, to jest tylko maszyna, jest to do zrobienia. Może nie tyle w warunkach domowych, co jakiś tam używając specjalistycznego sprzętu, ale na pewno trzeba ten jeden kołek ustalający, gdzie ma być zamek pierścienia w sumie jednego, zmienić. Ja tylko tak daję. Pokazałem Wam, tak naprawdę ideą było to, żeby pokazać, że trzeba uważać na montaż tłoków w tym silniku, że to nie jest zamienne w żaden sposób i o co chodzi w ogóle z tym montażem, na czym polega to, że one pasują dokładnie w swoje miejsce i są asymetryczne w ogóle, jakie kupujemy. Czyli jak będziemy chcieli kupić do swojej syrenki tłoki gdzieś na wolnym rynku, no to trzeba na to zwrócić uwagę, tak? Czy mamy do czynienia z tłokiem lewym, prawym, czy oczywiście one są o takich samych wymiarach, czy na pierwszy, drugi, trzeci szlif, czy nominał. Nominał, no jak się można domyślać, ciężki temat, dlatego że żeby kupić nominał, no to co nam da to, że kupimy nominał, jak w większości tych silników, tych gładzi cylindrowych, to są gładzie po nominale zużyte, czyli wymagające co najmniej pierwszego szlifu. No to te tłoki nominalne tracą na wartości, no bo już nie dostosujemy później tłoka nominalnego do cylindra, na którym zrobimy jakikolwiek szlif. Pierwszy, drugi, trzeci, nie ma to już żadnego znaczenia. Możemy mieć 1000 tłoków nominalnych, one będą bez wartości. Chyba że ktoś jeszcze posiada w jakichś tam zasobach oryginalny, nominalny blok, no to wtedy tak, to wtedy ten tłok ma rację bytu. Ale raczej mają rację bytu, uważam, tłoki, które są na jakieś tam konkretne szlify, pierwszy, drugi, trzeci, w zależności od zużycia tego, to one się nadają do ewentualnego remontu tych silników syrenki, ewentualnie motopompy, bo to przecież też jest jeszcze używane. Dziękuję wszystkim za uwagę. No może ten materiał nie był taki idealnie kręcony na tym stanowisku, ale myślę, że to, co miałem przekazać, to zostało zrozumiałe. Jak ktoś ma ochotę dać łapkę do góry, będzie mi bardzo miło. I to jest taka nobilitacja dla mnie, żebym nakręcił kolejny film. Oczywiście też bardzo mi miło, jak ktoś wciska subskrypcję. To wszystko jest miód na moje serce. Dziękuję Wam, pozdrawiam, do następnego razu. Pa, pa.